Mamy gościa dość niezwykłego, analityka od Bliskiego Wschodu i od Rosji, pana Marka Budzisza, który tam sobie siedzi cichutko. I on zaproponował temat strasznie, według mnie, trudny. Mianowicie, jakie są dla Polski konsekwencje dwóch faktów. Pierwszego tego, że traktat o tych rakietach średniego zasięgu został złamany przez obie strony. Najpierw przez Rosję, a Ameryka powiedziała, że wobec tego zawiesza stosowanie tego układu z tym, że za pół roku wyjdzie, jeśli Rosja czegoś nie zrobi. I to, co pan Marek Budzisz określił jako coś ważnego, czego ja chyba nie doceniam, wagi dla Polski, wyborów na Ukrainie i wzrastającego napięcia w tym regionie Europy, czyli wpływu Rosji na te wybory, jak rozumiem, ale tego się od pana Marka dowiemy. Natomiast pan Marek przedtem proponował temat, logika systemu Imperium Rosyjskiego, dlaczego Putin jest Putinem i sam z niego zrezygnował, więc myślę, że jeśli się dzisiaj to, co pan Marek będzie mówił państwu, spodoba, to do tego tematu putinowskiego wrócimy. Pierwsze wolne terminy są w kwietniu. Dzień dobry państwu. Ja chciałem zacząć od wyjaśnienia, dlaczego uznałem za celowe poprosić pana doktora o zmianę tematu. Mianowicie wydaje mi się, że to, co się stało w ubiegły weekend, w sobotę i w niedzielę, oznacza rozpoczęcie pewnej nowej epoki, która będzie z punktu widzenia interesów polskich, nie wiem, czy nie kluczowa, a przynajmniej bardzo, bardzo istotna. Mianowicie wydaje mi się, że Rosjanie przystąpili do rozgrywki, do której przygotowywali się przez ostatnie 10 lat. A rozgrywka polega w największym skrócie sprawę ujmując na tym, że oni przez ostatnie lata w sposób, tak jak uważają Amerykanie, celowy, świadomy, łamali traktat zakazujący prac nad rakietami od 500 do 5000 kilometrów. Amerykanie mówili o tym już jakiś czas temu, ale w grudniu ubiegłego roku na zamkniętym posiedzeniu, na którym byli przedstawiciele wszystkich państw NATO, ujawnili dane wywiadowcze. I w wyniku ujawnienia tych danych wywiadowczych uzyskali poparcie dość jednogłośne, czy właściwie jednogłośne, wszystkich państw NATO dla swojego stanowiska. Nawet kanclerz Niemiec, znana z szorstkich relacji z administracją amerykańską, publicznie wystąpiła ostatnio po spotkaniu z premierem Armenii Paszynianem z dość jednoznacznym oskarżeniem Rosji o łamanie traktatu. W niedzielę niemiecka prasa ujawniła, powołując się na źródła wywiadu w bliżej niezidentyfikowanym państwie, że najprawdopodobniej Rosjanie mają nie mniej niż 64 rakiety, zmodernizowane rakiety typu Iskander, które obejmują właściwie wszystkie cele na terenie Europy. Te rakiety stacjonują w trzech podstawowych miejscach. To jest jakby pierwsza informacja, która napłynęła. Druga informacja, która się pojawiła w ubiegłą niedzielę, czyli wtedy, kiedy Putin wezwał na Kreml ministra obrony narodowej Szojgu oraz ministra Ławrowa i polecił udzielenie adekwatnej odpowiedzi, jak to mają w zwyczaju. Wówczas pojawiła się w mediach rosyjskich informacja, że adekwatna odpowiedź będzie polegała na modernizacji, to szybkiej modernizacji, 30 rakiet typu SS Stiletto, według natowskiej nomenklatury, które Rosjanie dostali od Ukrainy na początku stulecia.
w rozliczeniu za długi gazowe. To jeszcze było za czasów prezydentury Kuczmy. Co to oznacza? No, zdaniem rosyjskich ekspertów wojskowych oznacza to, że w najbliższych 3 do 5 lat Rosjanie będą mieli przewagę w Europie, której Amerykanie nie są w stanie równoważyć. Przewagę, która nie będzie, tak jak do tej pory, koncentrowała się głównie na przewadze, jeśli chodzi o siły lądowe, ale również będzie uzupełniona przewagą rakiet, które są zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych. Wydaje się, że Europa, a przynajmniej zachodnia dyplomacja, przygotowywała się od pewnego czasu do takiego rozwoju wydarzeń. Wskazuje na to reakcja dyplomacji niemieckiej, która w największym skrócie polega na dwóch propozycjach. Po pierwsze, na propozycji złożonej przez ministra Massa w czasie jego moskiewskiej wizyty w połowie stycznia, kiedy on zapowiedział zorganizowanie wielkiej konferencji rozbrojeniowej w Berlinie w perspektywie najbliższego półrocza. I propozycji drugiej, która została też w ubiegłym tygodniu sformułowana przez dwóch deputowanych do Bundestagu, jednego z frakcji socjaldemokratycznej, drugiego z frakcji chadeckiej, a mianowicie ona brzmiała w ten sposób, że Rosjanie w geście dobrej woli powinni wycofać posiadane rakiety za Ural, tak żeby rozwiać wątpliwości Europejczyków, że są one wymierzone w europejskie miasta. Oczywiście pod nadzorem obserwatorów międzynarodowych, bo te rakiety są zamontowane na ruchomych i trudnych do wykrycia platformach samochodowych i kolejowych. I po wykonaniu takiego gestu dobrej woli powinni oni przystąpić do rokowań, do nowej tury rokowań rozbrojeniowych. Pierwsze reakcje rosyjskie na tego rodzaju propozycje to, od razu powiem, są dość ostrożne, tak to bym nazwał. To znaczy nie ma reakcji oficjalnych. Jest reakcja przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Dumy, który powiedział, że to jest oburzająca propozycja. Ale w tym samym czasie, to znaczy w ubiegły piątek, atasze wojskowa ambasady amerykańskiej został wezwany do rosyjskiego ministerstwa, i tam otrzymał list, w którym w takim tonie ultimatywnym Rosjanie zażądali trzech elementów. Znaczy zażądali spełnienia przez Stany Zjednoczone trzech warunków ewentualnych rokowań w sprawie nowego traktatu rozbrojeniowego. Te warunki to likwidacja systemów rakietowych Aegis Shore, które są zamontowane przede wszystkim w Rumunii oraz częściowo również w Polsce. Drugi element, zaprzestanie prac związanych z tak zwaną tarczą antyrakietową. I trzeci element, likwidacja wszystkich dronów bojowych, które Amerykanie posiadają. To by raczej wskazywało na to, że Rosjanie nie są zainteresowani uzyskaniem jakiegoś porozumienia, ale że są zainteresowani eskalowaniem napięcia. Dzisiaj ukazał się w niezawisimej gazecie artykuł Władysława Surkowa. Surkow jest takim, no powiedziałbym, uchodzi za ideologa putinizmu. To jest bliski doradca Putina jeszcze od czasów petersburskich. W pewnym momencie jego drogi i Putina nieco się rozeszły za prezydentury Miedwiediewa, bo Surkow wybrał opcję pewnej orientacji na Miedwiediewa, ale teraz wrócił do łask, jest doradcą Putina i jest też osobą, która
nadzoruje czy opiekuje się separatystycznymi republikami, takimi jak Osetia, takimi jak Abchazja, no i takimi jak te twory, tak zwane ludowe republiki Ługańska i Doniecka. To on jest autorem politycznych planów Rosji wobec tych tworów. A przy okazji jest też osobą, która wymyśliła samo pojęcie suwerennej demokracji. To jego dzisiejsze wystąpienie nie jest wystąpieniem przypadkowym, bo niedługo będzie miało miejsce orędzie Putina do narodu rosyjskiego. A pod koniec tygodnia odbędą się dwa inne istotne wydarzenia, a mianowicie Putin spotyka się z prezydentem Turcji i Iranu, no i będzie miała w weekend, nie mówię o konferencji w Warszawie, ale w Monachium będzie miała miejsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, co rok organizowana w tym mieście. Spekuluje się, co ważnego w tym artykule Surkow napisał z naszej perspektywy, bo oczywiście on twierdzi, że system putinowski jest systemem trwałym, że będzie trwał kilkadziesiąt następnych lat, a na pewno do końca stulecia, że można mówić, tak jak można mówić o Rosji Piotra I i Rosji Lenina, to tak samo można mówić o Rosji Putina. On o Stalinie akurat nie wspomina, no ale rozumiem, że traktuje Stalina i Lenina jako tożsamość pewną. Z naszej perspektywy to nie jest aż tak istotne. Z naszej perspektywy istotny jest jeden fragment tego artykułu, a mianowicie on napisał, cytuję z pamięci, więc proszę wybaczyć, jeśli nie do końca precyzyjnie. On napisał, że rozpad państwa rosyjskiego, którym było ZSRR, został w pewnym momencie zahamowany i odwrócony. I Rosja odzyskała możliwość zbierania ziem, trochę na wzór Iwana, który zbierał ziemie ruskie, zbierania ziem pobratymczych narodów. Ale nie napisał on o tym w kategoriach przeszłości, tylko w kategoriach przyszłości. Co już w rosyjskiej prasie wywołało spekulacje, już dzisiaj, co miał na myśli, mówiąc o przyszłości. Myślę, że są dwie możliwości w tym zakresie, a mianowicie w Rosji już od dłuższego czasu trwa dyskusja, gdzie jedna ze stron rosyjskiej polityki opowiada się za przyłączeniem do państwa rosyjskiego tych separatystycznych różnych tworów. W Osetii odbyło się 2 lata temu referendum, w którym większość ludzi chciała przyłączenia. Podobna jest sytuacja z Abchazją, trochę podobna w Doniecku. Ale też są opinie, które wiążą ten proces z pewną przemianą putinizmu jako systemu i umożliwieniem Putinowi sprawowania rządów jeszcze dłużej niż do końca obecnej kadencji, a mianowicie wiąże się to z próbą przejęcia czy połknięcia Białorusi. Tego rodzaju opcja też jest bardzo poważnie rozważana. Ci komentatorzy rosyjscy, którzy się wypowiadali, uważają, że no jest to zapowiedź pewnego zaostrzenia stanowiska. I warto też zwrócić uwagę na taki raport analityczny, który się właśnie ukazał. To jest monachijski raport bezpieczeństwa 2019. Na tą konferencję monachijską co roku są przygotowywane przez ekspertów raporty i ten raport jest w pewnym sensie poświęcony architekturze bezpieczeństwa europejskiego w nowych relacjach. On jest obszerny, w związku z tym ja nie będę go referował, ja bym chciał zwrócić uwagę na 3 elementy niezwykle istotne. Mianowicie, oczywiście raport prezentuje pewien punkt widzenia niemiecki. Konferencja jest niemiecka, Wolfgang Ischinger, który jest przewodniczącym tej konferencji, był ambasadorem Niemiec w Stanach Zjednoczonych, jest wieloletnim dyplomatą i osobą bardzo w Niemczech wpływową.
oni formułują tam, przy okazji tego raportu ujawniono też niezwykle interesujące badania opinii publicznej niemieckiej oraz w krajach europejskich poświęcone kwestiom poczucia bezpieczeństwa i pewnej architektury bezpieczeństwa. Co z niego wynika? Otóż jeżeli założymy, że stanowisko opinii publicznej ma wpływ, szczególnie w systemach demokratycznych, na kształt polityki zagranicznej, to zdecydowana większość Niemiec uważa, że większym zagrożeniem dla Niemiec są Stany Zjednoczone niż Rosja. To jest takie przekonanie dość jednoznacznie formułowane i trwałe. Te badania się powtarzają z takimi wynikami już od dłuższego czasu. Po drugie, z tego raportu wynika taka oto teza, że po pierwsze, że mamy do czynienia z pewnym kresem powojennego, czyli po II wojnie światowej systemu bezpieczeństwa, który polegało na militarnej przewadze amerykańskiej i pewnym parasolu ochronnym rozpostartym przez Stany Zjednoczone nad Europą. Zdaniem autorów tego opracowania jesteśmy właśnie świadkami końca tego systemu. Czy ten system nastąpi w wyniku jednorazowej erupcji, czy raczej serii konfliktów? Oni raczej uważają, że będziemy mieli do czynienia z pewną serią konfliktów, która spowoduje rozejście się tych dwóch organizmów. Ale nie dlatego, i to jest też ciekawa teza, którą tam formułują, że Europa chce tego rozejścia, ale dlatego, że Stany Zjednoczone odchodzą od systemu wartości, który zbudował prosperitę świata Zachodu. Znaczy, oni uważają, to jest trochę tak, jak czytałem ten raport, to miałem takie wrażenie, że jak ktoś chce zakwestionować pewne wieloletnie porozumienia, to raczej szuka winy po drugiej stronie. I oni to mniej więcej w ten sposób formułują. Co to oznacza z punktu widzenia bezpieczeństwa europejskiego, ale też i oczywiście polskiego. Mianowicie w środowisku eksperckim zachodnioeuropejskim już od dłuższego czasu lansowany jest taki pogląd, że jedynie Polska oraz Rumunia to są jedyne dwa kraje, które mogą rozważyć przyjęcie na swoje terytorium rakiet amerykańskich, które mogą być uzbrojone w głowice nuklearne. Zdaniem ekspertów na tego rodzaju posunięcie nie zdecyduje się żadne inne państwo europejskie. A polityka Niemiec, wracam teraz do tego raportu, będzie w najbliższym czasie koncentrowała się na rozpoczęciu negocjacji rozbrojeniowych i emancypowaniu Unii Europejskiej jako pewnego samodzielnego filaru siły w układzie międzynarodowym, który nie w wyniku konfliktu, ale w wyniku pewnego rozwoju sytuacji będzie się oddalał od Stanów Zjednoczonych. Jeśli porównamy stanowisko Niemiec i na przykład Francji wobec tego, co się nazywa Armią Europejską, to one są dość odmienne. Mianowicie Niemcy uważają, że Armia Europejska powinna być par excellence europejska, czyli kontrolowana przez administrację europejską i w jej skład powinny wchodzić siły zbrojne ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, a wykluczają możliwość wchodzenia spoza Unii. Natomiast Francuzi są tutaj bardziej elastyczni. Uważają, że również, przepraszam, powinny tam znajdować się siły zbrojne z państw spoza Unii, co jest istotne, jeśli mówimy o przyszłości Wielkiej Brytanii po Brexicie i o tym, kto będzie odgrywał dominującą rolę w takim aliansie. Ja odczytuję, to jest pewna teza, którą stawiam, że Niemcy chcą
w odpowiedzi na pewien wzrost poczucia niepewności, tak jak oni to formułują, wobec polityki amerykańskiej, chcą przyspieszyć integrację europejską, bo uważają, że Unia Europejska realizuje ich interes narodowy. Również w wymiarze militarnym. Ale w planie wojskowym tego rodzaju polityka oznacza, że rakiety amerykańskie są poza Europą, znaczy są zamontowane na łodziach podwodnych i są zamontowane na samolotach. Nie znajdują się, nie ma ich na instalacjach naziemnych, a w związku z tym, jeżeli za prawdziwą uznać tezę pewnej labilności polityki amerykańskiej, to z pewnością te instalacje można bardzo szybko z Europy wycofać. Rosjanie formułują i mówią o tym wprost, to też trzeba na to zwrócić uwagę. Ukazał się w oficjalnej rosyjskiej gazecie wywiad byłego ministra spraw zagranicznych Iwanowa, który mówi wprost, że jego zdaniem, no po pierwsze, Europa będzie się emancypować spod amerykańskiej kurateli. Po drugie, że ten czas związany z pewnym kryzysem systemu rozbrojeniowego, bo to nie chodzi tylko o ten układ, który teraz się kończy, ale przede wszystkim chodzi o rok 21, kiedy wygasa układ dotyczący zbrojeń strategicznych. Czyli że trzeba wykorzystać ten czas na zbudowanie nowej architektury bezpieczeństwa. I ta nowa architektura bezpieczeństwa europejskiego w takim wydaniu, jak rozumieją to w Moskwie, miałaby polegać na tym, że wspólnie Stany Zjednoczone oraz Rosja zbudują wspólny system, za zgodą oczywiście państw europejskich, wspólny system bezpieczeństwa europejskiego. Minister Iwanow mówi nawet, że on wtedy, kiedy był ministrem spraw zagranicznych i rozmawiał razem z Putinem z administracją amerykańską, Rosjanie proponowali wspólny system obrony przeciwrakietowej w Europie. I że w związku z tym też należy rozważyć tak daleko posunięte działanie, co oczywiście zmierza do sytuacji takiej, że jeżeli Europa będzie przeciwko zwiększeniu obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych na swoim terenie, to w gruncie rzeczy powstanie pewna próżnia strategiczna, którą albo będzie można wypełnić w postaci pewnego rosyjsko-amerykańskiego protektoratu, albo w jakimś innym układzie. Oni jeszcze nie formułują w sposób ostateczny swoich oczekiwań w tym zakresie. Warto przy okazji powiedzieć, jak wygląda układ sił, jeśli chodzi o kwestie natury wojskowej, czy równowagi sił europejskich. Otóż Rosjanie uważają, że siły NATO wzięte w całości to są kilkanaście razy słabsze siły, mówimy o Europie, niż to, czym dysponują Rosjanie. Jeżeli siły NATO, nawet wszystkie, zostałyby skoncentrowane w państwach bałtyckich, to zdaniem Rosjan, gdyby taka myśl komuś przyszła do głowy oczywiście, to zdaniem Rosjan z militarnego punktu widzenia one nie mają szans. Dlatego, że Rosjanie po ostatnich reformach dysponują około setką, jak twierdzą, grup brygadowych, które są sprawne, są w stanie bardzo szybko działać, a według ich szacunków siły NATO to są dwie takie grupy w Europie. W związku z tym Rosjanie również kwestionują pewien mit, który jest dość, myślę, zakorzeniony w myśleniu o kwestiach pewnego rachunku potencjałów, a mianowicie mit, który sprowadza się do tego, że różnica potencjałów gospodarczych między ogólnie rzecz biorąc kolektywnym Zachodem a Rosją jest tak duża na korzyść kolektywnego Zachodu, że
Rosja nie ma szans. Otóż Rosjanie uważają, że przyszła wojna, przepraszam, nie będzie przypominała wojen poprzednich. Nie będzie przypominała wojen, gdzie potencjały miały znaczenie i wojen na wyczerpanie przeciwnika. Oni uważają, że przyszła wojna będzie wojną krótkotrwałą. Oni to też nazywają wojną hybrydową, ale hybrydową nie w rozumieniu, takim, jak wydaje mi się, że niektórzy to w Polsce myślą, że się stosuje niemilitarne środki, tylko wojną o niskiej intensywności, o niewielkiej intensywności. Wojną, która trwać będzie 3-4 tygodnie do 2 miesięcy, kiedy oni osiągną swoje cele militarne i przystąpią do realizacji celów politycznych. Wracając do kwestii tego, co się będzie działo w najbliższym czasie, wydaje się, że Rosjanie będą chcieli wykorzystać niezdecydowanie Europy i państw europejskich do tego, żeby stworzyć w naszej części, mówię o Europie Zachodniej, pewną próżnię strategiczną po to, żeby przynajmniej uzyskać wolną rękę na wschodzie. Czyli tam, gdzie mówimy o Białorusi, mówię o Białorusi i mówię o Ukrainie. Jeśli się weźmie ten dokument Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, tam jest cały rozdział poświęcony kwestii, jak oni to nazywają, państw o nieustalonej sytuacji. W skład tych państw wchodzi i Ukraina, i Mołdawia, gdzie za miesiąc są wybory, na Ukrainie za 2 miesiące, nawet niecałe półtora. A Gruzja, Białoruś, te wszystkie państwa postsowieckie i Rosjanie będą zmierzać w stronę uzyskania wolnej ręki, jeśli chodzi o przede wszystkim o Ukrainę, bo to jest klucz z ich punktu widzenia odbudowy tego, o czym Surkow pisze, czyli odbudowy pozycji militarnej. I teraz jeśli wracamy do kwestii Ukrainy, która budzi w Polsce wiele emocji, tam właściwie wszystko zostało postawione na jedną kartę. To znaczy wszystkie rozstrzygnięcia polityczne związane z przyszłością kraju zostały przez siły polityczne aktywne na Ukrainie przesunięte do momentu rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich. Dotyczy to i najdalej zaawansowanych reform i dalszego postępowania, jeśli chodzi o kwestie wschodu. Moja ocena jest tego rodzaju, że obecna administracja prezydencka skupiona wokół prezydenta Poroszenki wydaje mi się, że jest na dobrej drodze, żeby odnieść sukces wyborczy. Ale mamy jeszcze długi czas i długą kampanię przed sobą. I niezależnie od tego, w którą stronę pójdzie, jak zagłosują na Ukrainie, najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z dwoma scenariuszami. Który z nich Moskwa najprawdopodobniej uruchomi. Jeżeli zwycięży Tymoszenko albo Zeleński, Zeleński wprost się opowiada za rozmowami z Putinem, Tymoszenko formułuje koncepcję powrotu do układu budapeszteńskiego, tylko że takiego układu nikt nie chce, jeśli chodzi o przedstawicieli państw zachodnich, którzy wtedy uczestniczyli w rokowaniach. Czyli jeżeli któraś z tych dwóch opcji zwycięży, to Ukraina przesunie się za zgodą Unii Europejskiej, państw Unii Europejskiej dzisiaj decydujących, przesunie się w orbitę wpływów Rosji. Jeżeli zwycięży ekipa Poroszenki, to ja bym zakładał,
jakąś formułę eskalacji konfliktu. Czy ona będzie dotyczyła Morza Azowskiego, czy ona będzie dotyczyła wschodu Ukrainy, to jest jeszcze sprawa otwarta, ale wydaje się, że Rosja przystąpi do pewnej sekwencji działań nieco bardziej agresywnych. I wracając do ostatniej kwestii, a raczej ją sygnalizując, czyli do tego, jak my powinniśmy się w tej materii zachować, ja bym chciał tylko zwrócić uwagę, że my przede wszystkim jako państwo powinniśmy w sposób jasny i precyzyjny sformułować nasze stanowisko, a tak się nie dzieje. W ubiegłym roku, w czasie wizyty w Berlinie, pan prezydent Duda sformułował to stanowisko w ten sposób, że Polska, że zostało ono odczytane jako gotowość przyjęcia przez Polskę amerykańskich rakiet, jeśli taka decyzja zapadnie na swoje terytorium. Dwa tygodnie temu polski MSZ wydał stanowisko, że NATO powinno zdecydować o przyjęciu amerykańskich rakiet. Dzisiaj wiadomo, że NATO nie ma w sobie takiej woli, żeby tego rodzaju decyzję podjąć. Czyli by to miało, czyli gdyby trwać w tym postanowieniu, oznaczałoby to, że tego rodzaju ewentualność jest przez polski MSZ wykluczona i Pałac Prezydencki, tego jak ja odczytałem to oświadczenie, które sformułowano, również opowiedział się za stanowiskiem MSZ-u. Wydaje się w związku z tym, że w tej rozgrywce niełatwej i która będzie się odbywała w najbliższych miesiącach i najbliższych pewnie tygodniach również, my nie do końca mamy sformułowano naszą linię polityczną. Wydaje mi się, nad czym ubolewam, że polska opinia publiczna nie jest w gruncie rzeczy zainteresowana tym, co w mojej perspektywie znacznie bardziej wpływa na to, w jakim kraju będziemy żyli za 5 lat, niż dzisiejsze rozgrywki, też ważne, ale o innej skali, polityczne. I że w związku z tym znaleźć możemy się w sytuacji, kiedy zostaniemy zmuszeni, bo historia przyspieszy, do dokonania pewnego wyboru i będziemy do tego nieprzygotowani. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za ten wykład, który, powiedzmy sobie szczerze, mnie napawa wielkim strachem, którego się nie boję, ale który myślę, że powinniśmy sobie zdać z tego sprawę wszyscy razem i wiedzieć o tym, że na dobrą sprawę są to gry szachowe, które polegają na tym, że wszystkie posunięcia są w ten czy w inny sposób prowokowane do jakiejś reakcji z drugiej strony i sprawdzanie na ile można, na ile nie można. Także te wszystkie wypowiedzi, które są oficjalne, dla mnie są odpowiedziami, które w jakiś sposób zasłaniają, pewnie będą zasłaniać prawdę, która się w tej chwili dzieje. Natomiast ja chciałem zadać panu jedno pytanie i później każdy, kto będzie chciał, proszę bardzo o pytanie. Chciałem panu powiedzieć o takiej rzeczy. Jak sobie Ukraina poradzi z sytuacją, kiedy w tej chwili gloryfikowała i gloryfikuje Banderę, a Bandera jest antyrosyjski. Czy ta gloryfikacja Bandery, pomijając nasz stosunek do tego i naszą historię, nie jest jakąś, powiedziałbym, drogą nastawienia społeczeństwa albo obudzenia społeczeństwa ukraińskiego do zdecydowanej obrony przeciwko Rosji, która w ten czy w inny sposób no, już zaatakowała wschodnie tereny, jak i również pokazała, do czego dąży. I teraz pytanie jest proste. Czy Ukraina jest w stanie myśleć o samoobronie, czy nie będzie w stanie i się podda łatwo i wygodnie Rosji? Bo to będzie prawdopodobnie pierwsze, jak gdyby powiedzmy sobie, zadanie do rozwikłania swojego problemu, który Rosja ma,
A drugie pytanie, które chciałem postawić, jak będzie społeczeństwo rosyjskie, które wiemy, że jest w tej chwili w okrutnej sytuacji ekonomicznej, będzie przygotowane i będzie chciało przystąpić do następnej wojny w imię czego? W imię panowania nad światem, a nie dania zabezpieczenia ekonomicznego i głodowego swoim ludziom. Może zacznę od tego drugiego pytania. Mianowicie wszystkie badania opinii publicznej, które się teraz na początku roku pokazały, one ujawniają kilka trendów, jeśli chodzi o myślenie społeczeństwa rosyjskiego. Po pierwsze, spada ranking władzy, ale bardziej rządu niż Putina. Putin oczywiście jest mniej popularny niż po aneksji Krymu, ale znakomicie bardziej niż rząd. Po drugie, były prowadzone badania w związku z taką dyskutowaną bardzo intensywnie w Rosji kwestią związaną z traktatem pokojowym z Japonią, który to traktat, jak ujawniono, zawarcie tego traktatu miałoby pociągać za sobą powrót do takiej konwencji moskiewskiej z 1956 roku, która to przewidywała, że Japonii zostaną oddane dwie południowe, najmniejsze wyspy z archipelagu kurylskiego. I zdecydowana większość Rosjan, to jest prawie 80%, jest przeciwnikiem oddawania czegokolwiek Japończykom. Inne z kolei badania pokazują, że jest owszem pewne zapotrzebowanie na większą sprawiedliwość i równiejszą dystrybucję dochodów, ale jednocześnie jak Rosjanie są pytani, jakie instytucje budzą ich największe zaufanie, to dość zdecydowanie na pierwszym miejscu jest armia i FSB. Z tego w ogóle nie można wysnuć wniosku, że gdyby opinia publiczna rządziła w Rosji, to oni opowiedzieliby się za jakąś formułą, nazwijmy to, ewolucji w stronę Zachodu. Oni by się opowiedzieli raczej za formułą państwa bardziej sprawiedliwego, który przeznacza więcej pieniędzy na potrzeby obywateli, ale w sprawach polityki zagranicznej wielkiego światowego mocarstwa pilnującego swoich interesów, tak jak to było przy okazji Krymu. Nikomu niczego nie oddającego, a raczej dyktującego warunki tym wszystkim mniejszym, no bo taka oni uważają jest rola wielkiego mocarstwa, na które Rosja jest skazana, tak jak o tym dość jasno mówią. Czyli Afganistan niczego ich nie nauczył. No wie pan, teraz w Dumie trwają prace i to są dość mocno zaawansowane, które miałyby w efekcie przewartościować osiągnięcia Rosjan w Afganistanie. Mianowicie oni, tam są takie głosy, zaczynają uważać, że wcale w Afganistanie oni klęski nie ponieśli. Że w porównaniu z Amerykanami, którzy tam weszli i niewiele osiągnęli, to co im się tam przydarzyło, wcale nie jest żadną klęską, a w sposób zorganizowany się z Afganistanu wycofali. I w zeszłym tygodniu w Moskwie odbyła się taka właściwie prywatna, bo organizowana przez diasporę afgańską konferencja polityczna, na którą przyjechali z jednej strony polityczni reprezentanci talibów, którzy na co dzień swoje przedstawicielstwo mają w Katarze. Były prezydent Karzaj i były szef wywiadu afgańskiego za prezydentury tego namiestnika Moskwy w Afganistanie. On się chyba Nadzibullah nazywał z tego co pamiętam. On nadal jest aktywny w polityce. Oni rozmawiali na temat przyszłości Afganistanu, bo tam będą wybory i Moskwa, mówiąc w skrócie, montuje swoją frakcję polityków prorosyjskich. Obecny prezydent Afganistanu jest nieco bardziej proamerykański. W związku z tym
Oni cały czas przewartościowują tą swoją historię. Wydaje się, że dzisiaj większość elity tamtejszej uważa, że ZSRR upadło nie dlatego, że było niewydolne, że było więzieniem narodów i że po prostu się rozsypało, bo przegrało rywalizację gospodarczą z kolektywnym Zachodem, tylko dlatego, że Gorbaczow był głupim i naiwnym politykiem, socjaldemokratą w duchu, który uwierzył w ideę wspólnej Europy od Lizbony do Władywostoku i rozmontował całe to imperium, które mogłoby jeszcze ich zdaniem długo trwać. Jedną lekcję oni z tego wyciągnęli i mówią to często, mianowicie nie dadzą się wciągnąć w wyścig zbrojeń. To powtarzają przy każdej okazji. W ubiegłą niedzielę, wtedy kiedy Putin spotkał się z Szojgu i mówili o reakcji na ten traktat, też padły słowa, że nie dadzą się wciągnąć w wyścig zbrojeń. Co nie znaczy, że nie robią. I teraz jeszcze, wracając do kwestii Ukrainy. Ja nie chciałbym się tu wypowiadać o polityce historycznej Ukrainy, bo się nie czuję ekspertem w tej materii. Tak jak czytam ukraińską prasę, wydaje mi się, że raczej Bandera jest traktowany tam jako symbol pewnego oporu przed Rosją sowiecką, a w mniejszym stopniu istnieje tam świadomość tego, co się działo na Wołyniu i zbrodni, które tam zostały popełnione. Moja diagnoza jest następująca. Znaczy, jeżeli zwycięży Poroszenko, do którego można mieć bardzo wiele zastrzeżeń i pretensji, to wola oporu po stronie Ukrainy będzie i będzie wolą silną i niewykluczone, że rosnącą. Wszyscy inni kandydaci z tej trójki to są kandydaci kompromisu z Moskwą. Taka jest moja opinia. Zarówno Zeleński, który jest takim, właściwie jego patronem jest Ihor Kołomoiski, jeden z tych oligarchów. Też jest symptomatyczne, że Moskwa, która wprowadziła sankcje antyukraińskie w 1 listopada ubiegłego roku, Kołomoiskiego na tej liście nie umieściła. I podobnie też traktuje byłą premier Tymoszenko. Myślę, że ona jest kandydatem znacznie bardziej strawnym dla Moskwy. To jeszcze jedna uwaga, bo tak wydaje mi się, że Rosja już od dawna przepotwarza doświadczenie Afganistanu. Pierwszy to taki ważny film Dziewiąta Rota, która próbowała pokazać tą tezą w takim hollywoodzkim stylu, dla ciebie filmy są ważne. Tak jest, to ważna postać kinematografii, ale także, że ci Rosjanie czy Radzianie tam walczyli dzielnie, tylko zdradzili ich politycy, patrz Gorbaczow. Ale my zwyciężyliśmy i to jest puenta tego rzeczywiście epickiego filmu. Nadzibullah, jak zmarł w 96 roku, ale to nie jest ważne. Ważne jest tylko, czy Poroszenko jest autentycznym człowiekiem, który jednak ma sojusz z Amerykanami. A drugie istotne pytanie także w kontekście naszej konferencji, czy naszej, nie naszej, w każdym razie odbywającej się w Warszawie. Na ile Ameryka jest zdeterminowana, żeby włożyć nogę w proces jadącego czołgu na Białoruś? Czyli na ile można uznać Aleksandra Łukaszenkę za our son of a bitch? Jak to powiedział pewien amerykański prezydent, żeby zablokować tą Rosję. Bo cóż nam z rakiet, kiedy nam się na Bugu odtworzy granica Związku Sowieckiego? Bo to, że Rosja także z poparciem społecznym jest w ofensywie, to widać, bo przypominam sobie, że w tej chwili w rosyjskiej armii wstępują ludzie, służą ludzie, którzy urodzili się już za panowania Władimira Władimirowicza Putina, którzy nie znają świata ani putinowskiej Rosji. A to już w ogóle. Ale z drugiej strony mamy ludzi, którzy urodzili się i dziś są już 30-latkami, po raz pierwszy w historii mając
w dowodzie miejsce urodzenia Republika Białoruś właśnie dzięki, poprzez mimo wszystkich tych elementów trudnych Aleksandra Łukaszenkę. Jak pamiętam analizę OSW, pracę Eberharda, to tam zawsze był taki problem, na ile Łukaszenko może liczyć na swoich ludzi, na ile oni w razie czego zachowują się tak jak żołnierze ukraińscy na Krymie, na ile zdradzą. I to jest pytanie, czy jesteśmy w stanie ich kupować i na to my, czy Ameryka, która może mieć tylko w tym interes, no bo jak to wyglądało ze strony Niemiec, to wiemy. Czy ja teraz mam, tak? To ja powiem najpierw kilka słów na temat armii rosyjskiej. Mianowicie po tej serii reform, która się rozpoczęła po wojnie z Gruzją po 2008 roku, wojna w Syrii tam zapoczątkowała drugą fazę reform. Ona się sprowadza w gruncie rzeczy do tego, że wszyscy dowódcy rosyjscy przechodzili szkolenie w warunkach bojowych w Syrii. Wszyscy wyjeżdżali do Syrii, wszyscy tam uczestniczyli w realiach bojowych, w tym, co Rosjanie w Syrii robili. Mało tego, kiedy się zobaczy ostatnie nominacje na dowódców okręgów, to właściwie nie ma tam, znaczy te nominacje idą po linii sprawności syryjskiej, tak bym to w skrócie określił. Znaczy, no trochę tak, tak. To znaczy, to co analitycy na przykład zachodnioeuropejscy zarzucali czy kwestionowali jeszcze po 2008 roku, mianowicie oni uważali, że te reformy armii rosyjskiej w pewnym momencie się zatrzymają, bo system szkolenia wojskowego, oficerskiego nie jest zmieniony i w związku z tym będą oni mieli no, nabór kadr gorszej jakości, gdzie będzie decydowała motywacja natury politycznej, układów, relacji, koneksji. No to tak już nie jest. Znaczy dzisiaj trafiają tam ludzie, którzy zasłużyli się w Syrii, pokazali co potrafią. No i drugi element, to co nie działało, a przynajmniej działało bardzo słabo w 2008 roku w Gruzji. Rosjanie bardzo dużo zainwestowali, jeśli chodzi o systemy dowodzenia, o systemy łączności, zwiadu elektronicznego, o systemy koordynacji działań różnych formacji. Przebudowali swoją strukturę, zbudowali tak naprawdę grupy batalionowe, gdzie nie ma tego podziału na rodzaje wojsk. I wydaje się, że w związku z tym osiągnęli znakomicie wyższy stopień sprawności bojowej niż jeszcze kilka lat temu. Co oczywiście nie oznacza, tak jak mówiłem, że będą zdecydowani na rozpoczęcie jakiejś wojny na wielką skalę. Znaczy, takie ewentualności nie wykluczają. Natomiast jeżeli nie ma takiej potrzeby, to nie będą tego robić z pewnością. Jeśli chodzi o Białoruś, polityka Łukaszenki, tak jak ja ją odczytuję w ubiegłych latach, sprowadzała się do tego, że o ile on w mniejszym lub większym stopniu, bo to się zmieniało, dawał zgodę na przyzwolenie działalności opozycji prozachodniej, o tyle bardzo zdecydowanie zwalczał opozycję prorosyjską. W zeszłym roku tam był proces trzech blogerów, którzy opowiadali się za opcją prorosyjską i oni ponad rok byli trzymani w więzieniu. Ten proces się w końcu niczym wielkim nie zakończył. W związku z tym wydaje się, że tam jest jakby bardzo silna świadomość tego, gdzie rzeczywiście jest zlokalizowane zagrożenie. I tu w gruncie rzeczy pojawia się pytanie, co Europa może w tej materii zrobić.
No, Łukaszenka przysłał niedawno swojego do Warszawy swojego zaufanego doradcę. Warto by było wiedzieć, o czym były te rozmowy. Ja tego nie wiem, ale jeżeli Europa będzie utrzymywała taką politykę jak przez ostatnie kilka lat, to Rosja połknie Białoruś. To wydaje mi się jest tylko kwestia czasu. Bardzo proszę. Zofia Nagielska, Kremers. Chciałam zapytać, co pan uważa, że trzeba zrobić z milionami Ukraińców, a teraz już Białorusinów, którzy przyjeżdżają do Polski, zdobywają właśnie kwalifikacje zawodowe. Około 40% to absolwenci wyższych naszych uczelni, poznali język, a jak wiemy, nie wiem, może ja źle słyszałam, w każdym razie babcia Trumpa, prezydenta, no była, dała taką właśnie taką myśl, żeby walczył o to, żeby wschodnia Ukraina przeszła do Polski. I teraz następne pytanie mam do pana. Mianowicie, tak, ale pan właśnie propozycję dał tej nagrody za prawdę. Jak można właśnie tą nagrodę sformułować wtedy, kiedy jest RODO, kiedy właśnie uczono nas długo kłamania, a prawda to jest tylko prawda i cała prawda. I kiedy mnóstwo zawodów, w tym prawnicze, lekarze, mają właśnie za zadanie zachowanie tajemnicy. I ostatnie pytanie to do innych prelegentów. Jak można dyskutować o Iranie, o nas bez nas, prawda? I co się robi, co Polacy robią, żeby jednak włączyć różnych przedstawicieli Iranu do tej dyskusji o ich losie. Dziękuję. To może ja o Ukrainie powiem. Bardzo proszę. Kilka słów. Pani zadała pytanie, co robić z Ukraińcami. Ja jakby odwrócę tę kwestię i mianowicie powiem tak. Rosjanie uważają, że z punktu widzenia przyszłości ich gospodarki spadek liczby pracujących w Rosji cudzoziemców jest niezwykle ważnym problemem. W ciągu ostatnich 3 lat liczba Ukraińców, która pracuje w Rosji, zmniejszyła się od 2 100 000 do około 1,5 miliona i oni uważają, że to bardzo szanse na ich wzrost gospodarczy hamuje, bo Rosjanie mają istotny problem demograficzny. Ale wydaje mi się, że i my mamy też problem demograficzny. I w związku z tym, jeżeli ci Ukraińcy przyjeżdżają pracować do Polski, a nie na przykład do Rosji, to ja bym uważał, że to jest korzystne dla naszej gospodarki. To jest jakby pierwszy element. Drugi element, na który pragnę zwrócić uwagę, otóż Rosjanie uważają, że Polacy trochę nas, myślę, przeceniają, prowadzą bardzo sprytną politykę. A mianowicie oni uważają, że my w sposób celowy staramy się być atrakcyjni kulturowo i cywilizacyjnie i przyciągamy ludzi ze wschodu, głównie młodych, z Ukrainy, ale również i z Białorusi, po to, żeby studiowali u nas, żeby przejmowali polskie zwyczaje. Z perspektywy Moskwy to jest bardzo źle. I mają rację. Dlatego, że oni nawet stworzyli rządowe specjalne systemy stypendialne, które miałyby zachęcać Białorusinów młodych do studiowania w Moskwie. I co się okazuje, większa liczba studiuje ich w Polsce niż przy aplikowaniu, użyciu tych funduszy rosyjskich w Moskwie. W związku z tym, gdyby na to patrzeć w kategoriach pewnej rywalizacji albo świadomej polityki, to wydaje się, że to jest akurat zjawisko korzystne. No i ostatni już w trybie takiej bym powiedział wrażenia, mianowicie jeden z młodych Ukraińców sfilmował prezydenta Dudę.
który robił zakupy w supermarkecie i umieścił to zszokowany takim stylem bycia naszego prezydenta, umieścił to w internecie, co spotkało się z dość znacznym rezonansem na Ukrainie. Jak rozumiem, chciał przeciwstawić pewien bezpośredni sposób obcowania i funkcjonowania w życiu polskiego prezydenta jako wzór przeciwko pewnemu dygnitarstwu wschodniemu. Myślę, że to też są pewne wzory kulturowe, których nie należy lekceważyć, bo one w dłuższej perspektywie decydują o dość fundamentalnych wyborach. Tak, zdecydowanie pozytywnie. Bardzo pozytywnie. Tak, tak. No, mówię o pewnym pozytywnym wzorze. Tak. To co było mówione. Chcesz zapytać? Nie, chcesz zapytać? Przepraszam cię uprzejmie. Nie ma z naszej strony jakiejś specjalnej akcji. Słuchaj, jeśli chcesz zadać pytanie, to tu proszę przyjść i zadać, ale nie pytaj z sali. Chcesz przyjść, to proszę bardzo, zadaj pytanie, przedstaw się. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie? Czy są jakieś... Co? Proszę bardzo. Szymon Kuliński, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Z tego, co pan mówił, ja zrozumiałem, nie wiem czy dobrze, że podobno jest jakaś akcja z naszej strony, żeby koniecznie tutaj sprowadzać Ukraińców i Białorusinów, żeby oni tu studiowali i nasiąkali tą polską kulturą. Ja nie widzę ze strony rządu czy tutaj jakiegoś wielkiego nasilenia w tym kierunku. No, są jakieś może mniejsze inicjatywy. Z mojego punktu widzenia to, że oni przyjeżdżają, Ukraińcy i Białorusini, po prostu im to pasuje. To się tak dzieje. Po prostu sytuacja jest taka, że to, co jest u nas, bardziej im pasuje niż to, co u nich czy w Moskwie. Z naszej strony nie widzę, żeby była w tym kierunku jakaś specjalna akcja. A jeśli byśmy taką akcję podjęli, no to już w tej konkurencji no super wygramy z Putinem. No. Dzięki. Czy ja nie powiedziałem, że rząd polski czy władze polskie prowadzą akcję czy jakąś zorganizowaną nie, pan nie w tym zakresie działalność. Ja powiedziałem, że Rosjanie tak myślą, że my to robimy. Ale wydaje mi się, że ma pan rację, tego nie robimy. Ja jeszcze na jedną rzecz bym chciał zwrócić uwagę. Mianowicie młodzi Ukraińcy i młodzi Białorusini przyjeżdżają studiować do Polski, ale młodzi Rosjanie, którzy w dość dużej liczbie są zdecydowani emigrować, bo mówią o tym badania opinii publicznej, już znacznie rzadziej przyjeżdżają do Polski. Oni jadą przede wszystkim do Niemiec, do Stanów, na zachód Europy. To też pokazuje, że my jesteśmy pewnym atrakcyjnym wzorem kulturowym dla naszych sąsiadów, a nie jesteśmy tak traktowani przez Rosjan. I to jest to, co Amerykanie nazywają soft power. To jest to, co warto by było wykorzystać w sposób świadomy i zorganizowany. No, tego się, wydaje mi się, nie robi. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o to wsparcie dla Ukrainy. Ukraina dostała tę broń przeciwpancerną nowoczesną, czyli jednak mają wsparcie od Stanów Zjednoczonych. Jak ona się nazywa, te Javeliny czy jakoś tak. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wspominał pan o w zasadzie takim planie Blitzkriegu rosyjskiego. Konflikt, o ile w Gruzji można byłoby tak to faktycznie odebrać, o tyle konflikt na Ukrainie ślimaczy się już bardzo długo, więc jakby polityczne konsekwencje no, nie są blitzkriegowe. To jest druga sprawa. A trzecia sprawa to ja się niestety obawiam, że na dzień dzisiejszy Białoruś jest stracona. Natomiast to nie znaczy, że tak będzie zawsze, bo moim zdaniem Rosja się rozpadnie, tylko pytanie kiedy. No na pewno nie w przeciągu 5 czy 10 lat, ale się rozpadnie. Dziękuję.
Ja zacznę od samego końca w takim razie, od perspektywy rozpadu Rosji. Mianowicie Rosjanie mają świadomość, że mogą się rozpaść. Tak, oni bardzo dobrze pamiętają taki artykuł Zbigniewa Brzezińskiego z lat 90., w którym to Brzeziński wprost wzywał do tego rodzaju polityki. Wzywał świat zachodni oczywiście. Polityki obliczonej na sprowadzenie Rosji do rozmiaru Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, bo to o to chodzi. Czyli to nie jest coś, co by dla nich było jakimś szokiem. Oni mają tego świadomość i w związku z tym też przeciwdziałają takiemu rozwojowi wydarzeń. To jest trochę temat, o którym miałem mówić, ale ja tylko nawiążę. Mianowicie Rosja przeżywała w swojej historii okresy dość gwałtownych zmian wewnętrznych, ale z reguły były one w wyniku przegranego konfliktu zbrojnego. Proszę zwrócić uwagę, że Piotr I zaczął reformy po Narwie, po przegranej wojnie północnej. W pewnym sensie wewnętrznym konfliktem zbrojnym było powstanie dekabrystów i wstrząs wcześniejszy wywołany wojną z Napoleonem. O wpływie wojny krymskiej, no to wszyscy wiemy, że po tym się zaczęły reformy Aleksandra II. Reformy Stołypina zaczęły się po klęsce w wojnie japońskiej. Komunizm przyszedł po klęsce w I wojnie światowej, a Gorbaczow w gruncie rzeczy antycypował klęskę w Afganistanie. I ja podzielam pańską opinię, że Rosja najprawdopodobniej się rozpadnie, ale najpierw musi przegrać wojnę. Taka jest moja opinia. I kiedy Putin mówi o tym, że jemu nie zadrży ręka i naciśnie guzik atomowy, to myślę, że on też ma tego świadomość. Znaczy, to on nie mówi tego od tak sobie. Myślę, że on właśnie o tym mówi. Czy może do tego, przepraszam, wejdę w słowo, bezpośrednio do tego, co teraz pan powiedział, Paweł Zdun. Czy myśli pan, że... Czy dobrze odczytuję sugestię pańską, że Putin i generałowie rosyjscy dlatego ograniczają wojnę na Ukrainie, żeby nie doprowadzić do klęski, której się obawiają, jeśli byłoby przyspieszenie na Ukrainie wojny? Nie, myślę, że dlatego, że Putin... Ja bym nie utożsamiał Putina i generałów rosyjskich. Wydaje mi się, że to są dwa kierunki polityczne. Co nie znaczy, że skonfliktowane, ale jakoś tam różniące się, bo na przykład w kwestii Kuryl już postawa armii rosyjskiej nie jest taka jak Putina, ale to jest jakby temat na inne rozważania. Ja chciałem powiedzieć, że Putin gra o całą Ukrainę, bo uznanie wschodnich republik to oni mogą zrobić w każdej chwili. To niczego w gruncie rzeczy nie zmienia. Oni chcą kontrolować i odzyskać całą Ukrainę. Dlatego te wybory są tak istotne. Mianowicie moja diagnoza jest taka, że zwycięstwo Tymoszenko albo Zeleńskiego to oznacza w perspektywie nie tygodnia, ale miesięcy i najbliższych lat odzyskanie przez Rosję wpływów na Ukrainę. Zwycięstwo Poroszenki oznacza eskalację konfliktu na wschodzie i eskalację konfliktu na Morzu Azowskim, bo Rosjanie będą chcieli powtórzyć to, co zrobili w Abchazji i Osetii, czyli po prostu zamrozić sytuację. Europa cały czas hołduje idei porozumienia mińskiego, które zakłada w gruncie rzeczy federalizację Ukrainy i zakłada właśnie przez fakt federalizacji wpływ wschodu Ukrainy na politykę całego państwa. To dlatego Poroszenko nie chce się na to zgodzić, bo to oznaczałoby, że w gruncie rzeczy kontrolując wschód Ukrainy politycznie,
kontroluje się całą Ukrainę, bo w systemie państwa federalnego no, polityka państwa musi być jakby w pewnej równowadze. Więc na tym polega, wydaje się, gra Rosji. Wybory w pewnym sensie przesądzą. Oczywiście to nie, tu nie ma żadnego determinizmu. Znaczy, to nie jest linia, którą się realizuje od punktu A do punktu Z. Tu są pewne ewentualności. To, jak się zachowa Putin, zależy od tego, jak się zachowa Europa. Jak silne będą relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Na ile amerykańskie elity nie będą pogrążone w konflikcie wewnętrznym, a przeforsują dostawę broni i uzbrojenia. Albo chociażby, o czym się tam już dyskutuje od półtora roku i nie ma jeszcze decyzji, zamienią rotacyjny system obecności wojsk amerykańskich w Europie na system stały. Rosjanie uważają, że system rotacyjny to w ogóle nie jest żadna obecność, bo większość pieniędzy idzie na to, że oni się pakują, rozpakowują i tam z Teksasu przyjeżdżają na pół roku do Europy. I pierwsze, co ćwiczą, to jak się ewakuować. No to jest ten system szkolenia amerykański dzisiaj. Więc tu jest bardzo wiele różnych niewiadomych, ale w wariancie najgorszym, czy najdalej posuniętym, no to oznacza, że Europa będzie obezwładniona niemożnością podjęcia decyzji. Społeczeństwo niemieckie jest antyamerykańskie i w ogóle nie chce słyszeć o jakichś rakietach amerykańskich, nawet bez głowic nuklearnych. My do końca nie wiemy, czego chcemy, tak mi się wydaje. W związku z tym będziemy budowali nasz system bezpieczeństwa na stabilności Rumunii i na tym, że Rumunii przyjmą Amerykę, lub polityka elit ukraińskich jest też niejednoznaczna w różnych obszarach. Biorą pomoc od Ameryki, ale w innych kwestiach też dogadują się z Rosjanami. To jest bardzo, bardzo nieprecyzyjne i niejednowymiarowe niestety. Tak mi się zresztą wydawało, że jest wiele punktów takich, które są niejasne. To był jeszcze jeden punkt, który pytanie jest ekonomiczne. Po co Rosja buduje Stream 1 i 2, kiedy w takim układzie, jak ma zająć i przejąć władzę w tych krajach? W takim razie interes biznesowy żaden, bo wtedy będą, chyba że planują, że będą w Niemczech rządzić i zagarną całą Europę, tak jak to kiedyś było, kiedy Kukliński nam to ujawnił. Z powodu, że nie ma więcej pytań, chciałem podziękować i zaprosić oczywiście. Ja mogę panu odpowiedzieć, dlaczego Rosjanie budują te nitki. Mianowicie Rosjanie uważają, wbrew temu, co się u nas sądzi, że im zasobów surowcowych starczy jeszcze na długie lata. I że w związku z tym to, bo jaką oni dzisiaj uprawiają politykę ekonomiczną? Mianowicie oni uprawiają politykę, wprowadzili tak zwaną regułę budżetową, która mówi o tym, że wszystkie nadwyżki przy cenie ropy powyżej 40 dolarów za baryłkę są przekazywane na rezerwy państwowe, a nie na konsumpcję zbiorową. W związku z tym Rosjanie piąty rok z rzędu mają spadek realnych dochodów do dyspozycji, ale rezerwy państwowe złota, walut są odbudowane. To ma prowadzić przede wszystkim do tego, co umownie się nazywa twierdzą Rosja, czyli do ubezpieczenia się, czy uniezależnienia się od ewentualnej presji Zachodu. Znaczy zbudowanie sytuacji takiej, żeby Rosja nie musiała zmieniać swojej polityki pod wpływem sankcji. I jeżeli w związku z tym Rosja zbuduje ropę, rury, od których będzie uzależniona Europa, mówię o surowcach energetycznych, to nie są to tylko rury. To są również systemy rozliczeń walutowych. No dlatego Rosja popiera Europę, jeśli chodzi o politykę wobec Iranu, bo to oznacza, że Europa zbudowała i chce zbudować niezależny od amerykańskiego system rozliczeń. Usamodzielniająca się Europa, korzystająca i uzależniona od surowców rosyjskich, będzie zmuszona zbudować system rozliczeń finansowych. A to oznacza, że jest to system
niezależny od systemu SWIFT i od systemu kontrolowanego przez tak zwanego systemu Bretton Woods. I tego Europa nie rozumie. Europa rozumie, ale to jest osobny temat do dyskusji. Znaczy, co to oznacza, jak kształtuje się dyplomacja? Znaczy, czy dyplomacja jest autonomiczną sferą życia publicznego, czy dyplomacja jest kształtowana pod wpływem pewnego zespołu poglądów? Znaczy, jeżeli większość społeczeństwa niemieckiego, i to dość zdecydowana, uważa, że większe zagrożenie jest ze strony amerykańskiej niż rosyjskiej, a wywiad amerykański uważa, że największe zagrożenie, przed którym stoi Ameryka, to jest tandem rosyjsko-chiński, no to ci dyplomaci i elity polityczne niemieckie, rozumiem, uważają, że należy się uniezależniać od Stanów Zjednoczonych, a nie od Rosji. Więc to nie jest brak zrozumienia, tylko inne priorytety. A jednocześnie wracając do tego, co pan mówił na początku o tak zwanym wspólnym dozbrojeniu się i wspólnym porozumieniu Rosja-Stany, znowuż jak gdyby jest w kontrze do ekonomii. Nie, wie pan, to jest coś innego. Rosjanie już od długiego czasu mówią w sposób oczywiście bardzo zniuansowany, ale gdyby to przełożyć na prosty rozum, Amerykanom wysyłają następujący komunikat. Dlaczego macie się martwić tą niewdzięczną Europą, która zarabia na eksporcie do Stanów Zjednoczonych, nie szanuje waszych polityków, nie chce płacić na własne bezpieczeństwo? Dogadajmy się. Możemy się porozumieć na Bliskim Wschodzie, możemy się porozumieć w Afganistanie. Europę będziemy wspólnie rozgrywać. Jeśli Europa nie chce parasola amerykańskiego, no to za jakiś czas przyjdzie prezydent, który powie, tak jak prezydent Taft powiedział, że przecież nie ratyfikowano traktatu wersalskiego w Stanach Zjednoczonych. I to jest cel polityczny rosyjski. Tylko mnie w tym wszystkim brakuje jednej rzeczy. Brakuje jednej rzeczy powiedzenia, że czy Amerykanie są na tyle naiwni i głupi, że będą wierzyli kiedykolwiek Rosji, w cokolwiek ona powie, jakkolwiek ona będzie chciała się usytuować. Historia mówi jednoznacznie. Nigdy nie dotrzymali i nigdy nie będą dotrzymywać żadnych umów, a będą robić to, co będzie im wygodne. I wydaje mi się, że wywiad amerykański doskonale o tym wie. W związku z tym to jest dla mnie osobiście ciągle gra w szachy, w których nie wiadomo kto komu i jak te pionki pozabiera. No to tylko na koniec, wie pan, Amerykanie wydaje się nigdy nie będą wierzyć Rosjanom. Choć był taki okres w historii, że Rosja była bardzo bliską sojuszniczką Stanów Zjednoczonych, ale to dawno było. Ale to jest pewna gra. Amerykanie uważają, że strategicznie główne zagrożenie to jest po stronie Chin i rosnącej potęgi chińskiej. A w związku z tym tam są silne pokusy tak zwanego manewru Kissingera. Tak jak Kissinger za Nixona pojechał do Pekinu dogadywać się z Chińczykami, wtedy słabszym podmiotem przeciwko Rosji, to teraz jest pokusa, żeby dogadać się z Rosją przeciwko Chinom. I Rosjanie nie mówią nie. Rosjanie mówią, możemy to rozpatrzeć, tylko za co? Po pierwsze, suwerenność, suwerenna demokracja, to jest, nie mieszacie się w nasze sprawy. System putinowski do końca stulecia, nie ma żadnego propagowania wartości, etc. Po drugie, o bezpieczeństwie w Europie decydujemy my i decydujecie wy. Wy macie swoją strefę wpływów, my mamy swoją strefę wpływów. Robimy wspólnie interesy. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić taki rozwój wydarzeń, tylko oczywiście jest pytanie, gdzie się w tym wszystkim Polska znajdzie. To może byśmy w tym momencie zakończyli. Serdecznie podziękowali panu za bardzo interesujący wykład. I jeśli można będzie, to oczywiście będziemy chcieli częściej się spotykać na różne tematy, bo ma pan bardzo, powiedziałbym, otwarty sposób myślenia. Za co dziękujemy.